ostatni czwartek odbyła się uroczysta gala Puls z Żychlina, podczas której uhonorowano najbardziej aktywnych i zasłużonych mieszkańców. Mieszkańcy mogą uhonorować swoich przyjaciół, znajomych, sąsiadów, współpracowników i podziękować im za zaangażowanie na rzecz lokalnej społeczności, na rzecz bardzo różnej działalności, bo tak jak tutaj Państwo widzieli, mieliśmy do czynienia z osobami, którym bliskie sercu są zwierzęta, z osobami, którym bliskie sercu są sprawy historii, sprawy związane z kultywowaniem tradycji. To są inwestycje, które się tutaj odbywają na terenie miasta i gminy. I kapituła składająca się z mieszkańców, składająca się z osób, które wcześniej były uhonorowane takimi wyróżnieniami, może zaproponować kolejne osoby, kolejne wydarzenia do tej nagrody i wyróżnienia. Więc myślę, że jest to bardzo ważne z uwagi na to, że możemy w ten sposób podziękować i podkreślić, jak ważne są takie działania oddolne. Działania po prostu wynikające czysto z ludzkiej chęci podzielenia się sobą. Bardzo dziękujemy za nagrodę. Jest ona dla nas bardzo dużym wyróżnieniem. Od 4 lat działamy wolontarystycznie na terenie naszej gminy. Działamy w wolnym czasie i na najwyższych ogrodach. Naszym celem jest przeciwdziałanie bezdomności i pomoc tym zwierzętom. Bezdomne zwierzęta trafiają pod naszą opiekę, socjalizujemy je, opiekujemy się nimi, często je leczymy, jeździmy do weterynarzów i szukamy jak najlepszych, odpowiedzialnych domów stałych. Ale dziś była również ta wyjątkowa nagroda Super Puls Żychlina. Powiedzmy kilka słów o laureacie tej wyjątkowej nagrody. Pan Ludwik jest osobą, która jest niezwykle zakorzeniona w historii Żychlina. Jako nauczyciel, jako harcerz, jako ktoś, kto zawsze był zaangażowany w sprawy lokalne. Pan Ludwik zawsze jest z nami. Czy to jest uroczystość historyczna, państwowa, patriotyczna, czy to jest spotkanie, takie zwykłe, ludzkie. Pan Ludwik zawsze odpowiada na zaproszenie. Pan Ludwik zawsze dzieli się swoją pamięcią, tym, co w Żychlinie było, spisuje te kwestie, tworzy pewne dzieła własnoręcznie, takie jak modele kościołów. Jest ostatnim człowiekiem orkiestrą, jeśli chodzi o kwestie historii i tożsamości lokalnej. Bardzo dużo po prostu pamięta i my dzięki temu możemy dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy z historii Żychlina. Dlatego z uwagi na to, że niedawno pan Ludwik Zalewski obchodził swój jubileusz 90-lecia, chcieliśmy go w tym roku uhonorować właśnie tą nagrodą Super Pulsu Żychlina jako dla osoby wyjątkowo zaangażowanej w sprawy lokalne. Szanowni Państwo, co ja mam powiedzieć? Taki maluch jak ja jest zażenowany tak, że słowa chyba nie potrafi powiedzieć dobrze, a zwłaszcza zdania jakieś zbudować. Ja nie pochodzę z Żychlina, ale mieszkając już tutaj 85 lat, czuję się mieszkańcem tego miasta. To 85 lat to i moja młodość i moja okupacja, a późniejszy okres praca w fabryce, no i praca w szkolnictwie. Przed ten czas, kiedy uczyłem w technikum, ponad 3,5 tysiąca młodzieży skończyło tą szkołę. I mam wśród młodzieży, a dzisiaj już można powiedzieć, wielu emerytów, którzy kiedyś byli moimi uczniami. I pamiętam ich. Pamiętam jako ucznia pana wicestarostę. Pamiętam jako ucznia pana burmistrza i wielu, wielu innych, z którymi na co dzień się spotykam. Za to dzisiejsze wyróżnienie z głębi serca dziękuję. A dokąd będę mógł, będę starał się dla tego miasta zrobić to wszystko, co tylko będę mógł. A zwłaszcza ocalić od zapomnienia o ludziach, którzy dla tego miasta pracowali, a może jej będą zachęceni przykładem dzisiejszym, będą chcieli w przyszłości również wiele sił swoich poświęcić. Dziękuję naprawdę z całego serca.